Takiej chłopomanii jak w okresie Młodej Polski już chyba nie doświadczymy. Ale jednak wieś jest miejscem nadal interesującym dla wielu twórców. Wystarczy wspomnieć Wiesława Myśliwskiego, Mariana Pilota czy Jana Jakuba-Kolskiego. Małe, zamknięte, zazwyczaj konserwatywne społeczności stają się swego rodzaju laboratoriami, miejscami, gdzie łatwiej skupić się na archetypowych schematach społecznych. Włodzimierz Tettmajer, przyrodni brat poety Kazimierza, życie wsi znał, bo sam ożeniony z chłopką, mieszkał z rodziną w wiejskiej chacie. Gospodarz z Wesela Wyspiańskiego musiał to życie kochać, bo często stawało się ono tematem jego obrazów. Tu wnętrze wiejskiej chaty jest zaledwie zaznaczone. Fragment łóżka, kołyska, przykryty czymś zydel, ściana z religijnymi obrazami. Na krawędzi łóżka, oparty plecami o ścianę, siedzi młody mężczyzna w chłopskiej koszuli. Przed nim, w centrum obrazu, stoi młoda kobieta z dzieckiem w widocznej ciąży. Uniosła lewą, bliższą widzowi rękę, gestem wzmacniając swoją opowieść. Mężczyzna jest pogodny i zasłuchany. W tej chacie panuje skromna czystość i miłość. Niekoniecznie tak używamy dziś obrazów wsi w sztuce, ale chyba z tego źródła, pogodnej prostoty, bije i nasze dzisiejsze wsią zaciekawienie. Bardzo bym chciał, żebyśmy mogli przyjrzeć się prostocie tego obrazu. Naprawdę.